będę ryzykować tego, że... Czy ja dobrze rozumiem, czyli Sofie Nauy nie będzie na Mistrzostwach Świata? Nie zdążyłam jeszcze poinformować, ale tak, nie startuję na Mistrzostwach Świata Seniorów. Chciałam tu do Chorzowa przyjechać i pożegnać się tak naprawdę na swojej ziemi. Nie mogę ryzykować tego, że coś mi się stanie przed Igrzyskami Olimpijskimi. Ten ból się na tyle nasila, że jeszcze parę tygodni treningu, startowania na najwyższych obrotach nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Mój trener po mistrzostwach zasugerował mi, że mówi: Sofia, nie mogę na ciebie patrzeć, jak ty się męczysz. I jak ty wkładasz całe serce w to i naprawdę ciebie bardzo boli, sobie zastanów się, czy chcesz biegać na Mistrzostwach Świata w takim stanie, czy chcesz się przygotować do Igrzysk Olimpijskich. Więc stwierdziliśmy po rozmowach wielu i z Polskim Związkiem Lekkoatletyki, no i z całym sztabem, że warto jest odpuścić. Tyle Sofia Nauy, nie będzie na Mistrzostwach Świata, czekamy na nią w Tokio. My oddajemy głos teraz komentatorom. A przed nami, proszę Państwa, bieg mężczyzn na dystansie 400 metrów, 5 reprezentantów Polski. Prezentacja uczestników tego biegu już miała miejsce. Rekord Polski 44,62 sekundy, ustanowiony niemal dokładnie 20 lat temu, należący cały czas do Tomasza Czubaka, chyba poza zasięgiem. Polacy nie tak mocni w tym sezonie, no ale zawsze imponowali przede wszystkim tym, że jako sztafeta potrafili się zmobilizować na tych najważniejszych imprezach wśród biegnących. Jest także Jakub Krzewina, ten, który przecież na halowych Mistrzostwach Świata obiegu Amerykanina i fantastycznym sprintem zapewnił Polakom nie tylko złoty medal, ale także halowy rekord świata w biegu rozstawnym 4x400 metrów. Teraz bieg indywidualny na torze pierwszym zimny, na drugim Krawczuk, Rabach z Wielkiej Brytanii na torze trzecim, Richard z USA na torze czwartym, Zalewski tor piąty, Gardiner tor szósty, Krzewina tor siódmy, Kołan tor ósmy i Jomelko tor dziewiąty. Mocno rozpoczął biegnący Gardiner, ale także widzimy, jak dobrze Kołan już dogonił tutaj reprezentant Wielkiej Brytanii biegnącego Rafała Omelkę. Rafał Omelko, no i popatrzmy na ostatnie 200 metrów. Bardzo dobrze radzi sobie Gardiner. On w tym momencie jest na prowadzeniu, reprezentant Wysp Bahama. Aktualny wicemistrz świata, chyba poza zasięgiem rywali. Proszę zobaczyć, jak lekko wbiega na ostatnią prostą, z jak ogromną przewagą. No i to potwierdza, że ci najlepsi, ci, którzy zdobywają medale na Mistrzostwach Świata, ci, którzy imponują w trakcie obecnego sezonu, są poza zasięgiem reprezentantów Polski. Rzeczywiście był to popis jednego aktora. Tutaj nie miał nikt wątpliwości, kto jest w tym biegu najlepszy. Czas 44,14 sekundy, a zatem rewelacyjny występ reprezentanta Wysp Bahama. Nowy rekord meetingu, rekord, który został ustanowiony tutaj pięknym, fantastycznym biegiem. Otworzył Gardiner bardzo odważnie na początku. Tu widzieliście Państwo po 200 metrach. Właściwie on sam został, biorąc pod uwagę te różnice, które wynikają z przesunięć na torach. Zatem super dobry bieg Gardinera, dobry rezultat. No ale my wracamy do konkursu pnięcia kulą. Tam atomowe te pnięcia dalekie. Teraz w nieudanym kolejnym. No jak w ogóle możemy mówić, że pnięcia w granicach 21-40 to nieudane. Przyzwyczailiśmy się do tych dalekich odległości. A to przecież też są super rezultaty. No ale jak tutaj nie mieć apetytów na więcej, jak dzisiaj naprawdę ta kula daleko lata. Michał Haratyk przekroczył to pnięcie, będzie miał zatem jeszcze jedną szansę. Walsh dwie. W tym poprzednim pnięciu widzieliście Państwo, gdzieś tam mu wygięło nadgarstek. Czy się nic nie stało? No przekonamy się za moment. Walsh zawsze groźny. No, on 22 metry 44 centymetry w tym sezonie pchał, a zatem stać go tutaj na pokonanie Konrada Bukowieckiego, który z tym fantastycznym swoim nowym rekordem życiowym 22 metry i 25 centymetrów na pierwszym miejscu pozostanie, a zatem reprezentantowi Nowej Zelandii, jak i wszystkim pozostałym rywalom, pozostanie tylko jedna jeszcze próba, natomiast dwie próby w konkursie będzie miał Konrad Bukowiecki. Wojtek Nowicki tymczasem, 80 metrów jeszcze nie było, teraz trochę szybciej pokręcił się w kole Nowicki, no i ten młot zaraz zbliżył się do granicy 80 metra, ale tam jeszcze zostało, może ze 2 metry, może półtora, więc to będzie rzut w granicach metra 78, a w kuli za chwilę Konrad Bukowiecki pewnie do wkoła wejdzie. No, Walsh w tym stylu
stylu, w którym by popchnął to ostatnie pchnięcie, szans na zwycięstwo nie ma. A zatem możemy powoli cieszyć się z tego, co zrobił Bukowiecki. Właściwie już się cieszymy, no bo 22-25 to przecież rezultat jest wyjątkowo dobry. No, Paweł Fajdek tymczasem. Wicelider światowych list klasyfikacyjnych, ten zawodnik, który do Dohy, do Kataru pojedzie po to, by być może po raz czwarty z rzędu sięgnąć po tytuł mistrza świata. Trzykrotne złote medale zdobywane właśnie na mistrzostwach świata. Paweł Fajdek na naszych ekranach w tym sezonie, najlepszy rzut 80 metrów i 88 centymetrów, ale jest wiceliderem za Wojciechem Nowickim. Też odważniej w kole, szybciej, no i od razu jest efekt. 79 może metrów w tym rzucie Pawła Fajdka, więc 80-tki dzisiaj, myślę, pękną zarówno w jednym, jak i w drugim wykonaniu. Mam na myśli Nowickiego i Fajdka. Co tam w kuli się dzieje? Konrad Bukowiecki pchnął już tą swoją piątą próbę. 21, nic się nie zmieniło. Cały czas 0-1. Na prowadzeniu Konrad Bukowiecki, 22 metry i 25 centymetrów. Nowozelandczyk Walsh na drugim miejscu. Nie udało mu się pchnąć kuli powyżej 22 metrów, tak samo jak i zajmującemu trzecie miejsce Michałowi Haratykowi. No ale to właśnie rzut, no i właśnie mamy tutaj Konrada Bukowickiego. Popatrzmy na jego piąte pchnięcie. No tak, tu widać, że tak jakby troszeczkę spokojniej, tak jakby z asekuracją. No bo też tak bywa, że jak już gdzieś tam coś osiągniemy, to te emocje spadają. No może dobrze by było, żeby gdzieś tam Walsh popchnął w granicach 22, może 26 i wtedy obudziłby znowu emocje w Konradzie Bukowieckim, a wtedy on oddałby pchnięcie jeszcze dalsze. Bo tak jak mówiłem, te 22-25 to pchnięcie, w którym można by było znaleźć błędy, bo przecież kula uciekła mu gdzieś tam w prawą stronę. No i mamy przypomnienie tych 400 metrów, no i takie one man show troszeczkę. Gardiner pięknym, długim krokiem, bo to jest poezja biegania, jak się patrzy na tego zawodnika. Idealny krok biegowy, równo jakby płynął po tej bieżni. Szerokie barki, dobra praca ramion, no i też przede wszystkim długi krok biegowy, właściwie przez całą część dystansu. To jest to, co jest siłą reprezentanta Wysp Bahama. No i wynik, nowy rekord meetingu na tym dystansie też o czymś świadczy. Wyniki Polaków, mamy Omelko 46-28, Krawczuk 46-75, potem Tymek Zimny, no i Karol Zaleski jako najgorszy z naszych reprezentantów w tej stawce 46-63. A nie, jeszcze Jakub Krzewina, przepraszam, 46-37. A zatem Jakub Krzewina, który no tak samo jak Sofia Enaoui, która mówiła o tym i poinformowała nas, że nie wystartuje na Mistrzostwach Świata, on także boryka się z kłopotami zdrowotnymi, a teraz już Malwina Kopron, a zatem rywalizacja młodziarek. Trzy zawodniczki startują tak samo jak i trzej mężczyźni.